Gdyby Karol Strasburger w swoim programie zadał uczestnikom pytanie typu jakie mamy międzynarodowe rozdania nagród, to ankietowanym oraz uczestnikom przyjdzie pewnie na myśl jedna odpowiedź. Które owoce są najpopularniejsze w polskich sadach? Banany. No dobra, mamy banany. Fajnie, polskie sady. No dobra, dobra. Żarty na bok. Odpowiedzią byłyby zapewne Oscary, konkurs, gdzie jedni mają nagród dużo. Thank you, thank you. When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no, oh come on, why her again, you know, but whatever. A inni musieli trochę poczekać. Thank you to the Academy, thank you to all of you in this room. I have to congratulate the other incredible nominees this year for their unbelievable. Również branża gier ma swoje rozdania, jak chociażby ubiegłe bądź przyszłe The Game Awards, które było lub będzie, bo zależy kiedy opublikujemy ten materiał filmowy. W tym filmiku przybliżymy trofea i nominacje, jakie otrzymało The Sims 1, co w sumie udowadnia, że wcale nie taka przełomowa jest ta dwójka czy trójka. Zapytasz, ale jak to? Spokojnie, odpowiemy i na to pytanie w dalszej części materiału. Tymczasem przejdźmy do sedna. Za pomoc dziękuję Paper Monster, która pomogła mi rozłożyć informacje na czynniki pierwsze oraz czuwała nad moim tekstem. Nas graczy powinna zainteresować nagroda Gry Roku i taki oto tytuł został przyznany klasycznym The Sims w 2000 roku podczas Interactive Achievement Awards, które znamy teraz pod szyldem DICE Awards. Simsy zdetronizowały takie tytuły jak Age of Empires 2, Age of Kings, Donkey Kong 64, Pokémon Yellow, Soul Calibur i Unreal Tournament, czyli produkcja Maxi zmiotła tym samym tytuły, które są teraz uznawane za kultowe i wyznaczające przyszłościowe standardy. Mało tego, jeżeli oglądacie nas dość regularnie, do czego zachęcamy, a sami też powinniście o tym wiedzieć, że 2000 rok to czas premiery pierwszych Simsów, czyli nagrodę gry roku, otrzymała już sama golutka, weselutka podstawka gry. Jednak na tym nie koniec. Podstawowa wersja gry z pozoru uboga, bo bez dodatku, została doceniona jeszcze dwukrotnie i zgarnęła nagrody z tytułu wyróżniającego się projektu gry oraz jej gameplay podczas tego samego wydarzenia. Przenosimy się do 2001 roku, podczas pierwszego wydarzenia Game Developers Awards. Sims zdobywa kolejny tytuł gry roku, mając u boku takich konkurentów jak Deus Ex, Jet Set Radio, No One Lies Forever i tytuł po azjatycku i ja tego nie przeczytam, żeby nie krzywdzić, ponieważ nie znam tego języka, a także nagrodę w kategorii doskonałość programowania. Czyli na koncie samej podstawowej gry w ciągu 2 lat od jej premiery, do której większość opcji dojdzie wraz z dodatkami, mamy 2 statuetki w kategorii gry roku oraz 3 nagrody wyróżniającego się projektu, świetne programowanie oraz gameplay, który wśród obecnych graczy uchodzi teraz za nudny i toporny. Nas te wyróżnienia nie dziwią, a was? Dajcie znać w komentarzach. Nierozerwalną częścią gry jest jej ojciec, Will Wright, któremu poświęcimy teraz kilka chwil. Człowiek odpowiedzialny za powstanie kultowych The Sims otrzymał wyróżnienie. Wujek Will w 2000 roku podczas wspomnianych już Game Developers Awards otrzymał tytuł Lifetime Achievement Award, statuetkę dla wybitnych osób stojących za daną produkcją czy sprzętem. Tym samym wpisał się na listę obok ważnych postaci dla branży growej jak Shigeru Miyamoto, Satoshi Tajiri czy Hideo Kojima wraz z innymi. W 2005 roku PC Magazine wręcza statuetkę Lifetime Achievement Award. To już drugi taki tytuł na koncie Wujka Willa. Kolejne ogromne wyróżnienie dla Willa, które koniecznie trzeba tutaj odnotować, padło w 2007 roku podczas ceremonii rozdania nagród BAFTA. Tym samym w jego domu, zapewne nad pięknym kominkiem, stoi statuetka BAFTA Fellowship. Twórca SimCity oraz The Sims stanął obok takich osób jak Andrzej Wajda, Steven Spielberg, Maggie Smith oraz inni. Na ekranie widzicie teraz screenshot od Paper Monster. Dziękuję za odnalezienie informacji.
to wycinek pochodzący z płyty demo dołączonej do The Sims Abracadabra. Płyta zawierała rozmaitości na temat produkcji The Sims 2 i w pewnym momencie jej przeglądania odnajdujemy informację, że w 2002 roku Will dostaje się na listę 101 wpływowych osób ze świata rozgrywki, którą to listę wydał na świat Entertainment Weekly. Na tym jednak nie koniec, bo podobne listy mają też Time, Discover i GameSpy. I również oni umieścili Mila na swoich listach dotyczących wpływowych ludzi ze świata rozgrywki. Innymi ciekawostkami, które warto jeszcze tutaj dorzucić, są inne osiągnięcia The Sims. Game Informer w swoim rankingu 100 najlepszych gier umieścił The Sims na 80 miejscu w 2001 roku. Z kolei Time w 2016 roku w rankingu 50 gier wideo wszechczasu umieszcza Simsy na 31 miejscu. W 2019 roku na 17 pozycji w rankingu 50 najlepszych gier wideo XXI wieku według dziennika The Guardian ląduje The Sims. Pamiętajcie, że mówiliśmy teraz o The Sims i nie łączymy tych faktów z informacjami o sprzedaży całej serii, tylko o sukcesach podstawki do jedynki. Teraz czas popatrzeć na kolejne serie. Na początku filmu wspomniałem, że przełomowa dwójka, a nawet trójka oraz najnowsza czwórka nie za bardzo mają się czym chwalić. Dlaczego? Już odpowiadam i przybliżam te nieugięte fakty. Idąc według kolejności premier nowej generacji Sims, zaczynamy od obecnie eksploatowanej przez graczy części drugiej. The Sims 2 doczekało się jednej wygranej we wspomnianym wcześniej DICE Awards 2004 w kategorii Strategia Symulacja Roku i w 2005 roku na Golden Joystick Awards w kategorii The Girl's Choice oraz tylko dwóch nominacji do nagród BAFTA. Co ciekawe, zbierający mieszane opinie SPO od Maxis w 2009 roku na BAFTA otrzymuje nagrodę w kategorii Osiągnięcie Techniczne oraz Seattle Awards. I tutaj nominacja w kategorii, uwaga, Najlepsza Gra Logiczna Strategiczna. Właściwie dwójka nie walczyła nawet w swoim gatunku, jaki reprezentuje, czyli symulator. Dla porównania, w 2002 roku zbugowany dodatek The Sims Zwierzaki zgarnia sobie statuetkę Gry Roku w kategorii Strategia Symulacja Roku podczas DICE Awards. Natomiast w 2003 roku na tym samym wydarzeniu i kategorii co wcześniej Zwierzaki gwiazda również przytula sobie wygraną. Zerknijmy jeszcze na Spike Video Game Awards, które ewoluowało z pewnych powodów na obecne The Video Game Awards, o którym wspomniałem we wstępie, i jest to jedno z najgłośniejszych rozdań nagród w dziedzinie gier. The Sims gwiazda otrzymała 3 różne nominacje w kategoriach godnych walki niż The Sims 2, czyli Best Performance by Human, i tutaj chodzi o postać pojawiającą się w dzielnicy show biznesu, Christina Aguilera, Most Addictive i Best PC Game. Jak widać, przeskok technologiczny Sims 2 został nagrodzony tylko jedną statuetką i żaden dodatek z tej generacji nie otrzymał nagród oraz nominacji, w przeciwieństwie do dwóch dodatków do The Sims. Zbugowany zwierzaku i trudnej dla niektórych gwiazdy, a nawet dyskusyjny spor, coś otrzymał. A co z The Sims 3, które przez wielu graczy uważana jest za słuszny rozwój serii, a w pewnym momencie jej istnienia wszyscy chcieli ją nagrywać? Trójka może pochwalić się tylko dwiema nominacjami do Guild of Music Supervisor Awards w kategorii Best Music in Game oraz Teen Choice Awards. I tutaj próbę o zwycięstwo podjął się dodatek Showtime z Katy Perry. Jak widać, Katy i jej sława nie były w stanie nawet wygrać ze srogimi juniorami, jakimi są nastolatkowie. Natomiast gwiazda pop pomogła osiągnąć podium konkurencji Just Dance Wii, gdzie swoją drogą ma ona tam swoją piosenkę, a swego czasu była twarzą w serii Just Dance. Karuzela, proszę państwa. Mało tego, dopóki Paper Mosty nie powiedziałem mi, co to są za nagrody, nawet nie wiedziałam o ich istnieniu. Obecna część czwarta może dać pstryczka w nos kultowej trójce, ponieważ doczekała się statuetki w, no nie każcie mi tego czytać, macie na ekranie, kategorii symulator. Doczekała się również nominacji Guild of Music Supervisor Awards. I tyle. Patrząc na to, jak ta seria ciągnie się latami, może dostanie jakąś nagrodę typu... Kończ waść wstydu ostrej.